Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie zrealizowało projekt edukacyjny Obywatele Warmii i Mazur spod znaku Rodła dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Powstał pakiet edukacyjny składający się z czterech filmów o historii i działaczach Związku Polaków z znaku Rodła, w skład którego weszły karty pracy i scenariusze lekcji. Był to szeroki projekt angażujący uczniów, nauczycieli i specjalistów z różnych przedmiotów, zrealizowany z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W ramach warsztatów powstały trzy filmy historyczne, będące elementem innowacyjnych lekcji historii w Szkole Rodła. Są to Historia Związku Polaków w Niemczech. Znak Rodła i Kongres Polaków w Berlinie, Szkolnictwo Polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych. W programie warsztatów znalazł się również spacer historyczny z udziałem klasy graficznej oraz koła fotograficznego seniorów z Akademii III wieku w Olsztynie. W jego ramach wspólnie odwiedziliśmy dom, w którym mieszkała Maria Ziętara Malewska oraz ulice i miejsca poświęcone działaczom polonijnym. Między innymi pomnik Bogu Miłalinki, ulice Jana Baczewskiego, czy pomnik poświęcony bohaterom walk o wyzwolenie narodowe i społeczne w Armii i Mazur. Seniorzy ochoczo dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą na ten temat, a fotografie wykonane podczas spaceru zostały poddane obróbce na zajęciach graficznych oraz zamieszczone w filmie o polskim szkolnictwie na Warmii i Mazurach w okresie międzywojennym. Montaż filmu sylwetki działaczy plebiscytowych patronów olsztyńskich ulic oparty był na materiałach opracowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół ekonomiczno handlowych w Olsztynie. Uczniowie wiele godzin poświęcili na zdobycie ciekawych informacji odnośnie życia głównych bohaterów filmu. Pomogło im to wcielić się w odgrywane postacie, użyczając im swojego głosu. Ciekawą inicjatywą młodzieży było przygotowanie postaci w wersji rysunkowej. Osoby zaangażowane w projekt wykonały zdjęcia ulic i miejsc charakterystycznych dla danego patrona. Dzięki współpracy z redaktorami szkolnej telewizji film powstał w postaci reportażu.